Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Słuchajcie, jak widzicie pewnie po nazwie filmu, wracamy do poezji, do cyklu Jeden Wiersz, czyli tego, gdzie krótko przedstawiam wam interpretację wybranych, takich chyba mniej znanych wierszy, które wydaje mi się, że zasługują na uwagę. I dzisiaj będziemy mówić o utworze, który zapewne znacie, ale jak podejrzewam, znacie go pewnie jako piosenkę. Zresztą chyba tak był napisany. Mianowicie będzie to utwór Nie dali ojce Stanisława Staszewskiego, który był śpiewany między innymi przez jego syna Kazika Staszewskiego, i to zresztą na dwóch płytach, bo teraz się ukazał ponownie w nowej aranżacji, zresztą bardzo ciekawej. Zapraszam w takim razie na interpretację. Zanim jeszcze przejdziemy do odczytania tego wiersza, ja wam go przeczytam. No nie będę korzystał tutaj z nagrań jakichś istniejących z powodu praw autorskich, to możecie sobie znaleźć je na YouTubie czy na Spotify'u. Zresztą to są bardzo fajne wykonania, naprawdę fajne, ale pojawił się też nowy teledysk. I ja trochę tak właśnie z powodu tego teledysku sięgnąłem tutaj do tego wiersza, do tej interpretacji, bo on mi się nie do końca podoba. Znaczy rozumiem jego zamysł i on rzeczywiście jest tak dość trafnie sprzęgnięty z tym tekstem, ale wydaje mi się, że poprzez zmianę jednak estetyki na taką chyba trochę bardziej współczesną, a może nie, może jakąś taką też późno PRL-owską, ciężko powiedzieć. On jednak gdzieś traci. Tak mi się przynajmniej, takie mam przynajmniej wrażenie. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ten teledysk, czy mam w wersji ocenzurowanej, czy nieocenzurowanej, widzieliście. Wiecie, ja wam powiem tak, gdybym ja miał tworzyć teledysk do tego wiersza, to ja bym go zrobił w klimatach filmu noir. Takiego właśnie filmu z jakimś tam, no nie wiem, detektywem, tak, Humphreyem Bogartem. Kazik kiedyś coś mniej więcej podobnego robił. Teraz mi oczywiście wyleciał z głowy tytuł, ale była taka jego piosenka i teledysk, jak on tam samochodem goni jakąś kobietę, która ucieka od niego z jakimś innym mężczyzną, potem samolotem i goni, w ogóle jakiś taki czarno-biały teledysk, to mniej więcej rzeczywiście tak bym to widział, tylko inna oczywiście historia. No dobra, a my już chyba przejdziemy do wiersza naszego. Nie dali ojcowie nam swoich twierdz. Noc czyha na mękę bezbronnych serc, szmer starych zegarów nie chroni nas, ni lampy nad stołem przyćmiony blask. Pod słońcem neonów uczą nas żyć, przed nocy powodzią umiemy kryć skarlałych pożądań niepewny kształt w fortecach knajp, w pancerzach aut. Lecz czasem komuś zdarzy się, jak poker w kartach, raz na sto, że nagle znów wszystko wie i wie, gdzie dobro, a gdzie zło. I choć to ból i lęk i szok, jak wielki błysk, jak w sercu nóż, śmiało w tę przepaść powstaw krok, świat sobie znów na nowo stwórz. Choć przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać, chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci wstrzępy rwać. Bo tylko w jedną życiu noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni. Bożnice kościoły spłonęły nam i święte portrety wypadły z ram. Została męczarnia zwykłego dnia i nocne ołtarze pełnego szkła. Po pustych ulicach będziemy szli, żujący nienawiść, pijani źli, do świątyń wznoszonych pieszczotą warg, z kolumnat ud, ze sklepień barg. Lecz kiedy przyjdzie dobra wieś i w mroku błyśnie tamten znak, naciskaj gaz i każ się nieść poprzez najdalszy nocny szlak. Na czarnej szosie pereł moc, to deszcz w tunelu świateł lśni, jesienne liście zmieni noc w złoty kobierzec u jej drzwi. Choć przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać, chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci wstrzępy rwać, bo tylko w jedną życiu noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni.
Słuchajcie, zrobimy sobie tę interpretację po szkolnemu, czyli tak jak ona wyglądała na starej maturze, już teraz starej, tak, gdzie była możliwość interpretacji wiersza, miałem się jakąś tam tezę, prawda, stawiała, ale najpierw trzeba było określić mniej więcej, co się w tym wierszu dzieje, jak to wszystko wygląda, później tworzyło się interpretacja i później ewentualnie jakieś konteksty, które nam pomagały to zrozumieć. Więc to jest bardzo przyjemna metoda pracy z wierszem. Słuchajcie, jak to tutaj wygląda? Kto mówi przede wszystkim? Zacznijmy od tego, jaki jest tutaj podmiot liryczny. To wbrew pozorom dużo nam bardzo powie. To tak, i mamy tutaj do czynienia z liryką bezpośrednią, czyli taką, gdzie podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do nas, do adresatów. Niekoniecznie do nas, ale do jakichś tutaj adresatów. No, w pierwszym wersie widzimy, tak? Nie dali ojcowie nam swoich twierdz. Ale tu jest jedna ciekawa sprawa. Tak jak w liryce bezpośredniej, pierwsza osoba, ale liczby mnogiej. Czyli podmiot liryczny mówi w imieniu jakiejś zbiorowości. To jest już bardzo ciekawe. Tu jeszcze w kilku miejscach to się powtórzy, na przykład pod słońcem neonów uczą nas żyć. Dalej też będzie ta liczba mnoga nam się tutaj powtarzała, że po pustych ulicach będziemy szli my, jacy żujący nienawiść, pijani, źli. Czyli tak, liczba mnoga, no to mógłby mówić na przykład za w ogóle ludzkość całą, tak? Ja jednak upierałbym się w przypadku tego wiersza przy tym, że podmiot liryczny wypowiada się w imieniu mężczyzn. Głównie, być może, no... Niech na razie tak będzie. Dlaczego? Zaraz się rzucą na mnie ludzie od gender, ale spokojnie. Ten mężczyzna, kreśląc nam tutaj swoją sytuację, tak, to jaki on jest, co się z nim dzieje, mówi o tym, że z różnych przyczyn, o których za chwilę, on szuka ucieczki, on i jemu podobni szukają ucieczki w alkohol, w prostytucję, w seksualność, tak? No to są obrazki, które raczej jednak statystyka każe nam kojarzyć z mężczyznami. Być może to nie jest tak, że on o wszystkich mężczyznach mówi, ale o jakiejś grupie, tak? O jakiejś grupie, moim zdaniem, mężczyzn. No, jeśli inaczej to widzicie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Natomiast no tutaj w fortecach knajp, w pancerzach aut, wiecie, to jest takie obrazowanie, które kojarzy się jednak z facetem. Można się oburzać na to, mówić, że no ale dlaczego, co to kobieta nie może w knajpie przesiadywać czy prowadzić samochodu? Oczywiście, że może, ale my się poruszamy w ramach tekstu kultury, tak? I te teksty jednak bazują na pewnych skojarzeniach, które mają u widza, u czytelnika wywołać, więc no, ja bym to tak widział. I teraz tak, podmiot liryczny jest bez wątpienia nieszczęśliwy. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj autor posługuje się kontrastem, zestawiając świat przeszłości, którego już nie ma, ze światem teraźniejszości. Czyli świat przeszłości, w jaki sposób jest tutaj malowany. Nie dali ojcowie nam swoich twierdz. Twierdza może być pozytywna, w pozytywnym znaczeniu tego słowa pojawiać się, albo w negatywnym. Tutaj, ponieważ w świecie teraźniejszym będzie mowa o zagrożeniu, to siłą rzeczy ta twierdza ojców no, jawi się jako jednak coś pozytywnego. Szmer starych zegarów nie chroni nas, ni lampy nad stołem przyćmiony blask. Stare zegary, jakaś tutaj światło lampy, to są chyba takie jednak pozytywne obrazki, takie kojarzące się z czymś ładnym. Stary zegar to coś chyba raczej ładnego i niech mi tu nikt ze Stranger Things nie wyjeżdża. Dalej jeszcze bożnice kościoły spłonęły nam i święte portrety wypadły z ram. No tutaj raz, że to oczywiście świątynia, tak, bóźnica czy jakieś malarstwo religijne, to są rzeczy ładne, które mogą się kojarzyć z pięknem, to jednak to są rzeczy kojarzone też z pewnymi wartościami.
z jakąś moralnością, z pewnymi ideami, ideałami również, tak? A jaki jest w takim razie świat teraźniejszy? Została męczarnia zwykłego dnia. Zwykłego dnia, czyli nic niezwykłego się nie dzieje, my się męczymy. Nie dlatego oczywiście, że nic niezwykłego się nie dzieje. I nocne ołtarze pełnego szkła, czyli ten zwykły dzień, nie do zniesienia i picie w nocy, zapijanie tego smutku. Wcześniej pod słońcem neonów uczą nas żyć, a my to przed nocy powodziem umiemy kryć skarlałych pożądań niepewny kształt, czy tego, czy to co pragniemy w fortecach, knajp, w pancerzach aut. Więc ten kontrast pomiędzy przeszłością a teraźniejszością jest straszliwy dla podmiotu lirycznego, dla ludzi, którzy tutaj żyją. Oni się nie odnajdują, ci w imieniu których on mówi, tak? Oni się nie odnajdują zdecydowanie w tej nowej rzeczywistości. I czy jest dla nich jakaś nadzieja? Bo to też tutaj ta sytuacja liryczna, w tej sytuacji lirycznej możemy odnaleźć informacje na ten temat, bo czasem komuś zdarzy się, jak poker w kartach, raz na 100, że nagle wszystko, znowu wszystko wie i wie, gdzie dobro, a gdzie zło. Czyli od czasu do czasu komuś się udaje. Tak? I można żyć nadzieją, jest nadzieja na to, że nam się uda, że co odnajdziemy? Sens wszystkiego. Bo tutaj chroń ten ostatni, będzie cię stać na szczere dni. Śmiało w tę przepaść postaw krok, świat sobie znów na nowo stwórz. To jest bardzo ważny wers w tym wierszu. Świat sobie znów na nowo stwórz. Czyli ustal sobie reguły, stwarzając świat, ustal sobie reguły tego świata, ustal sobie właśnie, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, ustal sobie, jak powinno się żyć. Tak? Więc jakby oni liczą na to, że sens tego życia, to, co jest w nim najważniejsze, gdzieś tam jednak kiedyś znajdą. Ale czy to przyniesie im szczęście? Nie. Nie. Oni o tym dobrze wiedzą, że to będzie bolało. Jak wielki błysk, jak w sercu nóż, śmiało w tę przepaść postaw krok. Postawić krok w przepaść to nie jest nic fajnego i przyjemnego, tak? I tylko jedna w jedną życiu noc będzie cię stać na szczere łzy. Czyli jeden tylko ten krótki moment, kiedy będziesz szczery ze sobą, tak? Ta rzeczywistość jakoś ci się poukłada, ale to nie przyniesie szczęścia. Co więcej, tutaj podmiot liryczny sugeruje odbiorcy, żeby chronił co w sobie? Nie jakąś, nie wiem, chroń w sobie cząstkę dobra, chroń w sobie piękno, chroń w sobie dziecko, nie. Chroń w sobie ten ostatni ból. Ból, czyli nie znieczulaj się do końca. Niech jeszcze coś w tobie ludzkiego pozostanie, a to ludzkiego to, żeby cię jeszcze mogło zaboleć, tak? Więc to jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe w tej całej sytuacji lirycznej. Dobrze, to przejdziemy teraz do jakiejś próby interpretacji. Nie wiem niestety dokładnie, w którym roku ten tekst został napisany. Jeżeli tutaj jacyś znawcy twórczości Stanisława Staszewskiego są, to może wiedzą, się podzielą. No, na pewno powstał w PRL-u. Wydawać by się mogło, że powstał gdzieś w tym początkowym momencie, w latach być może 40. jeszcze. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale a może w 50. Dlaczego tak mi się wydaje? A jeśli nawet nie, to ja bym jednak upierał się przy tym, że tutaj podmiot liryczny w tych czasach mniej więcej gdzieś funkcjonuje. Dlatego, że to jest taka w poezji PRL-owskiej, zwłaszcza jednego poeta mam na myśli, za chwilę o nim, czy w ogóle poezji powojennej jest taki nurt charakterystyczny tych ludzi, którzy nie mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. W ogóle wszystkie te wielkie konflikty w naszej historii sprawiały, że ludzie, którzy tworzyli cokolwiek po nich, no, najczęściej zadawali sobie pytanie, ale dobrze, my żyjemy w nowym świecie. Ta stara forma, której my używaliśmy, się zużyła. Tak awangarda na przykład powstaje, prawda, po I wojnie światowej. Nie możemy, nie jesteśmy w stanie już tworzyć tak jak kiedyś, tak? My się nie odnajdujemy w tej nowej rzeczywistości. Żeby ją opisać, potrzebujemy nowych form wyrazu. Za chwilę do tego przejdziemy. No bo tak, nie ma tych twierdz po ojcach, czyli to, czego uczyli ojcowie, nie przetrwało. Zostało zniszczone, tak?
jakieś ich ideały. W religii nie ma już ocalenia, bo stało się tak wielkie zło, że my nie potrafimy się w tym odnaleźć. Pijemy, chodzimy do burdeli, tak, albo po prostu, nie wiem, wikłamy się w jakieś tutaj romanse, nie umiemy nastroić sobie, ustawić sobie odpowiednio tego kompasu naszego moralnego. To jest charakterystyczne dla ludzi żyjących po wojnie, dla ludzi, którzy nie radzą sobie z traumą powojenną. Zestawmy ten wiersz, to już w konteksty powoli wchodzimy, ale to nam się przyda do interpretacji, z wierszem, który pewnie znacie ze szkoły, z wierszem Ocalony Różewicza. One są bardzo podobne na pierwszy rzut oka, ale są też ciekawe różnice. Tam podmiot liryczny też mówi: ja ocalałem prowadzony na rzeź. I teraz nic już dla mnie nie ma sensu. Słowa nie mają sensu. Nie mogę go nigdzie odnaleźć, tak? Proszę, błagam. Potrzebuję mistrza. Tak? Potrzebuję kogoś, kto mi to wszystko poukłada. Z jednej strony, no jest to podobieństwo. Kogoś, kto się nie umie odnaleźć w nowej rzeczywistości po jakiejś wielkiej tragedii, która zniszczyła wszystko. Ale jest też różnica. Różewicz prosi, błaga. Staszewski nie prosi, nie błaga. Mam wrażenie, że on się bardziej w taką konserwatywną męskość wpisuje tutaj. W mężczyznę, który będzie cierpiał i będzie czekał na to, aż coś się odmieni, ale tak naprawdę nikogo prosić o pomoc nie będzie. Tutaj nie ma o tym w ogóle mowy. Czeka, on po prostu czeka na znak, tak? Za chwilę jeszcze do tego znaku, bo on tutaj będzie bardzo ważny. Różnią też i Różewicza, i Staszewskiego środki wyrazu. Bo zobaczcie, dla Różewicza było charakterystyczne to, że nie da się już pisać po wojnie tak, jak pisaliśmy wcześniej, tak? No, tak jak mówiłem o tej awangardzie po pierwszej wojnie światowej. My też to przeżyliśmy, przejechał się po nas ten czołg, nie jesteśmy w stanie już pisać tak jak kiedyś. Staszewski jednak robi inaczej. Ten wiersz jest o niebo bardziej klasyczny w swojej formie niż wiersz Różewicza. On odwołuje się do tych ideałów dawnych, mówi o tym, że ich nie ma, tak? Ale cały czas o nich pamięta, że były. Nam ich nie dali. Być może one gdzieś tam są, tak? Trzeba czekać na ten sens. Ale forma, w jakiej to mówi, jest taka, że no, poeta przedwojenny mógłby to spokojnie napisać. To tutaj raczej niewiele się zmieniło. I moim skromnym zdaniem to do mnie bardziej prywatnie, osobiście przemawia Staszewski niż Różewicz w tym zestawieniu, tak, Ocalony i Nie dali ojce, bo ten wiersz jest po prostu piękny, ten wiersz poprzez takie bardzo klasyczne środki wyrazu, jak rymy, jak bardzo ładne tutaj metafory, jak na przykład kolumnada ud, no, bardzo ładnie to brzmi, jakoś dużo bardziej do mnie przemawia, dużo mocniej, wbrew pozorom, dużo mocniej, tak, bo to, co u Różewicza miał chyba stanowić taki efekt, ja nie twierdzę, że to jest jakieś tandetne efekciarstwo, na pewno nie, ale miało pokazywać ten świat zniszczony, pozbawiony sensu, czyli to też odejście od dawnych form pisania, ten wiersz surowy dla mnie osobiście jakoś wytracał siłę wyrazu, tak? Tutaj wręcz przeciwnie, ten wiersz bardzo uderza mocno we mnie, przez to, że on jest właśnie taki klasyczny w swojej formie. No dobrze, ale na co tak właściwie oni czekają? I to jest bardzo istotne pytanie, na które, słuchajcie, ja nie znam odpowiedzi. Na jakiś znak, który co im dano? To, że ruszą przed siebie, trzeba będzie ruszyć przed siebie. Na coś, co poukłada sensy. Chociaż na chwilę. Co to może być za znak? Czy w takim bardzo prostej interpretacji, no, patrząc na sytuację powojenną, no co, no, wolność, wolna ojczyzna? Być może tak. Być może jakaś szerzej pojęta wolność, tak? Może miłość, bo jeżeli on tutaj pisze o miłości tak czysto fizycznie, że do tej świątyni, ale to świątynia ciała, tylko taka raczej nawet pogańska w pewnym stopniu, tak? Bo kościoły, bóźnice są zniszczone, więc pozostały te świątynie ciała, pozostała cielesność, tak? Więc może chodziłoby o taką miłość prawdziwą, może, a może chodzi o śmierć.
A może Staszewski chce nam powiedzieć, że w momencie śmierci ty masz nie zabić w sobie tego człowieczeństwa. To, co boli, jest ważne. Tak? Jak Kaczmarski na przykład w Wariacjach dla Grażynki, że to, co boli, jest najważniejsze, więc zachowaj to w sobie aż do momentu śmierci. A może nawet jeszcze nie o śmierć chodzi, tylko po prostu o jakiś sprawdzian moralny, przed którym cię życie postawi, człowieku. Więc jak już wyczujesz, że to jest ten moment, to zachowaj w sobie resztkę tego, co czuję. Nie zabij tego w sobie, żebyś umiał stanąć na wysokości zadania. Nie wiem, szczerze mówiąc, która z tych interpretacji byłaby tutaj najlepsza. Jeżeli macie jakiś pomysł, podzielcie się w komentarzach, a my przejdziemy jeszcze do kontekstu. Zastanówmy się więc nad utworami podobnymi albo wyrażającymi jakieś tutaj podobne myśli, tak? Pokazującymi podobny świat, o może tak. O Różewiczu już mówiłem, zresztą spora część jego twórczości by tutaj pasowała, tylko tak zaznaczyłem też, na czym polegają różnice. Oczywiście jakaś poezja romantyczna z bohaterem, który nie potrafi się odnaleźć w otaczającej go rzeczywistości, tak, jak najbardziej, który na nowo formułuje pewne zasady moralne, też poezja dekadencka jak najbardziej też będzie pasowała, chociaż oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, no, na czym te różnice by nam polegały, tak? Ale też wszystkie utwory traktujące o żołnierzach, o ludziach, bo tutaj no jednak wydaje mi się, że nie da się od tej wojny uciec, tak? Tragedia tragedią, nie da się uciec po wojnie, od wojny, od sytuacji historycznej, od kontekstu historycznego. Wszystkie utwory traktujące o żołnierzach, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Też jak najbardziej. Tutaj z filmowych rzeczy, na przykład Popiół i Diament Wajdy, zresztą książka również tak, do tego pasowała. To są podobne sytuacje. Dlatego też ten czarno-biały obraz filmowy jakoś gdzieś mi w głowie tutaj w tym wierszu się ukazuje. Tak? Zresztą to kino powojenne też myślę, że miałoby tutaj dużo do powiedzenia, dużo ładne zestawienia by nam wychodziły, prawda? Z tym wierszem. Ale inne utwory Staszewskiego też myślę, że mogłyby tutaj pasować. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na Knajpę Morderców. Myślę, że ten utwór dobrze znacie, tak? Nie szukaj drogi, znajdziesz ją w sercu i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo podobna sytuacja. Grupa morderców, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo ich czas się skończył, ich czas przeminął. Niektórym z nich się udaje, tak przynajmniej na początku wiersza my się dowiadujemy, nie? Że niektórym z nich się udaje, ale później w finale, kiedy ten podmiot liryczny opowiada o kimś tam, to ja mam takie wrażenie, nie wiem, też może inaczej trochę ten fragment rozumiecie, bo on nie jest taki jasny do końca, że jedynym wyjściem tam w finale jest śmierć, jest samobójstwo. Tam, kiedy podmiot liryczny mówi, że to jest ta najlepsza chwila, kiedy stajesz twarzą w twarz z wrogiem, to tam później jest taki wers o spojrzeniu w lustro. Czyli tym wrogiem twoim jesteś ty sam i jeżeli go pokonujesz, tak, potem ciało wynoszą z tej knajpy morderców, zabijasz samego siebie tak naprawdę. Więc tam wyzwoleniem, według mojej interpretacji, byłoby samobójstwo. Ten wiersz oczywiście łączono czasami z Knajpę Morderców, z sytuacją powojenną. Mówiono, że to wiersz o żołnierzach AK. Oczywiście były też interpretacje takie trochę bardziej zbliżone do tekstu samego, że tam nie ma żadnej metafory, że to po prostu historia o jakichś ludziach podziemia. Znaczy podziemia, Boże, nie podziemia właśnie, tylko półświadka, tak, którzy tam parali się różnymi złymi rzeczami. Teraz nie ma dla nich tutaj miejsca. Więc oni w tej knajpie morderców piją. No. Przy tej pierwszej interpretacji to myślę, że z tym nie dali ojca, to jakoś bardziej to wszystko byłoby spójne, tak? Że to jednak niekoniecznie chodzi o półświatek tam. Swoją drogą, tutaj taki mały wtręt jeszcze, jeśli knajpę morderców znacie, to nie wiem, czy wiecie, jakiś czas temu był, teraz chyba już nie ma na YouTubie, był taki teledysk, gdzie do Knajpy Morderców podstawiono fragmenty z Gwiezdnych Wojen z rozkazem, tak, 66 chyba, tak on się nazywa, czyli z tym zabijaniem Jedi.
I później tam ci Jedi, ci służący jasnej stronie mocy, jako ci w knajpach, jako ci, których usług już nikt nie chce korzystać, tak? Którzy są już poza nawiasem społeczeństwa. Okej, no to jest już popkultura oczywiście, ale to jest bardzo ciekawe zestawienie. Wydaje mi się całkiem sensowne. A jak jest tutaj? Wypowiedzcie się sami, jeżeli macie na to ochotę. Mam nadzieję, że jest chociaż część z was, którzy ten cykl lubią, bo wiem, że on nie ma jakichś rekordów oglądalności, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, ale staram się go od czasu robić, bo on też mi sprawia przyjemność. Jak trafiam od czasu do czasu na taki wiersz, którym chcę się pomyśleć, tak? to stwierdzam, że może podzielę się z wami. I tak było tutaj z Nie dali ojca. A ja się będę z wami już żegnał, nie zapowiadam następnego odcinka, bo nie wiem, czy się wyrobię z nim przed moim wyjazdem, ale będę się starał. Będę się starał, żeby to było coś, na co czekacie już od jakiegoś czasu. Później będzie prawdopodobnie przerwa, nie wiem, zobaczymy, ale prawdopodobnie będzie przerwa tygodniowa, a później jedziemy do Gdyni. Mam już karnet kupiony, więc jeżeli nic mi nie pokrzyżuje planów, to będziemy się codziennie widzieć na relacjach na żywo z festiwalu fabularnego w Gdyni. Więc to czekajcie. Ja się chyba od wtorku, jeśli dobrze pamiętam, od wtorku pojawię na festiwalu, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek. Albo od środy, już teraz nie pamiętam dokładnie, sobota, będą relacje z festiwalu w Gdyni. Na pewno wszystkich filmów nie uda mi się obejrzeć, ale chciałbym te tak z 10, kilkanaście zobaczyć, tak? Jeżeli macie jakieś typy, to piszcie w komentarzach, tak? Co byście tak na 100% chcieli, żebym obejrzał i opowiedział krótko o swoim wrażeniu. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.